Finale. Europa Środka. Paweł Lekki, dzień dobry, witam Państwa. Słowackie MiG-29 są już na Ukrainie. Pierwsze cztery myśliwce MiG-29 zostały bezpiecznie przekazane ukraińskim siłom zbrojnym. Przed nami kolejny karpacki wyścig kurierów. Jest to wyścig w kategorii młodzieżowej do lat 23, więc on otwiera tutaj bramy do zawodowego w pełni kolarstwa. A z naszym gościem porozmawiamy już za moment o szczycie Unii Europejskiej, który trwa w Brukseli. Europa Środka po Heinale. Zapraszam. Upadek banku centralnego Credit Suisse. Jednym z głównych tematów jest dzisiejszych obrad unijnych przywódców. W Brukseli rozpoczął się bowiem drugi dzień szczytu Rady Europejskiej. No i premierzy, prezydenci i kanclerze dyskutują z szefową banku centralnego, panią Christine Lagarde, o ryzykach na rynku finansowym. A w naszym studiu pan Gaspar Keres, też z Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, ale my nie o bankach, my o tym, co wczoraj. A wczoraj dużo mówiono o Ukrainie, o Rosji, o sankcjach także na Białoruś. No i we wnioskach ze szczytu zapisano, że Unia Europejska przyjmuje do wiadomości nakaz aresztowania Władimira Putina, ale część państw chciała, żeby dopisać, że takie ważne słówko, z zadowoleniem przyjmuje. No Węgrzy się na to nie zgodzili i od razu dali do zrozumienia, że nie aresztują Putina na swoim terytorium, a to dlatego, że od ponad 20 lat kraj nie wypełnił wszystkich warunków uznania jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego. To rzeczywiście przyczyny formalne czy niechęć? No, od właśnie wczoraj minister kancelarii premiera wygłosił na konferencji prasowej, że Węgry nie mogliby aresztować Putina i od tego czasu na łamach węgierskiej prasy się dyskutują prawnicy i dziennikarze, czy mogą, czy nie mogą. Wygląda na to, że jednak mogliby aresztować Putina i zresztą właśnie w tych wnioskach w końcu każdy przywódca krajów członkowskich zatwierdziło te wnioski, w związku z czym teoretyczna możliwość jest. Czyli jednak taka polityczna niechęć tu nam pobrzmiewa. No dobrze, podczas tego szczytu mówiono też o tym programie wspólnych zakupów amunicji dla Ukrainy. No i Węgry, Polska zrobiła to dzień wcześniej, Węgry przystąpiły do programu tego 7-letniego programu Europejskiej Agencji Obrony w sprawie wspólnych zakupów amunicji, no ale od razu pojawiło się oświadczenie węgierskiego ministra obrony, że tak, Węgry przystąpią, ale amunicji wysyłać Ukrainie Węgry nie będą, no a tak naprawdę to był rdzeń tego pomysłu. Uzupełnienie własnych zapasów, jasne też, ale przede wszystkim szybkie zakupy na Ukrainę, dla Ukrainy. To znaczy, tutaj Węgrzy stosują, tak jak minister spraw zagranicznych CR to powiedział, to jest, to się nazywa konstruktywne wstrzymanie się, co oznacza, że nie wystąpimy przeciwko. Nam się to nie podoba, ale jeśli tak chcecie, to róbcie. Można było też czytać o tym, że Węgrzy dalej są przeciwko przekazania właśnie broni, czy tam amunicji i tą część, która przypadałoby na Węgrów, to chcieliby raczej skoncentrować do wsparcia kryzysu migracyjnego na zachodnich Bałkanach. No to teraz coś, o czym na szczycie Unii nie rozmawiano, chyba że w kuluarach, ale myślę, że temat bardzo ważny. Premier Szwecji Ulf Kristersson oświadczył, że będzie żądał wyjaśnień od premiera Węgier Viktora Orbana w związku z planem poddania pod głosowanie parlamentu w Budapeszcie jedynie wniosku o wejście do NATO Finlandii, a nie Szwecji. I to i tak grubo po kolejnym przekładanym terminie. Jak pan sądzi, co Orban odpowie? To znaczy, akurat dzisiaj pojawiło się już porządek obrad na stronach węgierskiego parlamentu i w przyszłym tygodniu głosują już, to jest już ostateczne głosowanie na temat Finlandii, a Szwecja wypadła.
Nie wypadła, bo będzie głosowanie, ale na razie tylko z wnioskiem komisyjnym, więc jeśli wszystko idzie proceduralnie, to za tydzień później nastąpi. Czyli Węgrzy schowani za Turcją, tak trochę mam wrażenie, bo Turcy też w Finlandii dali zielone światło, a Szwecji nie. Tak to wygląda, idą oświadczenia i komunikaty w obu stron. Akurat wczoraj szef kancelarii premiera wypunktował, co Węgrom nie podoba w postawie Szwecji. Szwecji żądają wyjaśnień, więc trochę to jeszcze trwa, ale dalej chyba rezultat tych debat jest dalej jasny. Będzie to przegłosowane, tylko dalej nie wiemy kiedy. No to mamy jeszcze dosłownie parę sekund. To jeszcze i taki temat, że Węgry rozpoczęły rozmowy z Francją na temat zwiększenia roli tego kraju w swoim programie jądrowym, co może wykluczyć Rosję w przyszłości z rozbudowy elektrowni jądrowej PAKS, czyli w zupełnie drugą stronę teraz ruch. Budapeszt. No, są kroki i dalej widać, że Węgrzy spróbują robić kroki ku dywersyfikacji, tylko dalej podtrzymują, że to nie idzie tak uprzód 4-5 lat do tego, żeby w takim stopniu, jak na przykład Polska robiła, czy Niemcy robili, żeby ten poziom osiągnąć, to przynajmniej jeszcze 3-5 lat. No, ale dobrze, że jakieś działania podejmują. Pan Gaspar Keres, też z Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka, był naszym gościem. Pięknie dziękuję i dobrego dnia. Życzę serdecznie. Dziękuję. Program pierwszy Polskiego Radia. Pierwsze słowackie samoloty MiG-29 poleciały już na Ukrainę. Słowacja jest drugim obok Polski krajem, który oficjalnie zdecydował się na przekazanie takiego sprzętu broniącym się przed inwazją Rosji Ukraińcom. W zamian za to Słowacy wynegocjowali środki na unowocześnienie swojego wojska. Pozyskają dzięki temu m.in. śmigłowce ze Stanów Zjednoczonych. Michał Strzałkowski bada tę sprawę. To pierwszy oficjalnie ujawniony transport samolotów bojowych z państw NATO na Ukrainę. Wszystko dzieje się bardzo szybko. Umowę dotyczącą dostawy poradzieckich samolotów oraz części systemu obrony przeciwlotniczej KUB Słowacja i Ukraina podpisały zaledwie w ubiegłym tygodniu, przypomniała rzeczniczka prasowa Ministerstwa Obrony Narodowej Słowacji Martina Kakaszczikowa. Pierwsze cztery myśliwce MiG-29 zostały bezpiecznie przekazane ukraińskim siłom zbrojnym. Ich transport realizowali ukraińscy piloci, ale z pomocą słowackich sił powietrznych, a także ukraińskiego personelu i innych oddziałów zajmujących się bezpieczeństwem i potrzebną dokumentacją. W sumie Słowacja ma przekazać Ukrainie 13 samolotów MiG-29. 10 z nich jest zdolnych do lotów, a 3 mogą zdaniem Bratysławy posłużyć Ukraińcom jako rezerwuar części zamiennych. Przekazując 13 samolotów, Słowacja w zasadzie pozbawia się całego bojowego lotnictwa. Ale nie na długo. Jeszcze w tym roku mają trafić na Słowację pierwsze z zamówionych 5 lat temu amerykańskich samolotów F-16. A za przekazane Ukrainie MiG-i Bratysława dostanie też rekompensatę, zapewnił premier Eduard Heger. Jużśmy jasno deklarowali, że za tieto lietadła dostaniemy. To będzie 200 milionów euro z ustanowionego przez Unię Europejską instrumentu na rzecz pokoju. Ale oczywiście nie dlatego wspieramy Ukrainę. Po prostu potwierdzamy, że stajemy po właściwej stronie historii i razem z naszymi sojusznikami pomagamy Ukrainie walczyć z terrorystycznymi atakami i bronić swoich cywilów. Ochronić własne uziemie, własnych obcianów. A jest to tak sprawne. Wsparcie obronne Słowacji przekażą także Stany Zjednoczone. Słowacki resort obrony poinformował, że zakupi 12 amerykańskich śmigłowców szturmowych Viper oraz 500 pocisków Hellfire. Kontrakt obejmie także inne wyposażenie tych maszyn oraz szkolenie pilotów i techników. Wartość całego kontraktu to $1 miliard, ale Bratysława zapłaci z własnej kieszeni tylko 340 milionów i to do tego rozłożonych na 3, a może nawet 4 lata. Pozostałe $660 milionów dołoży bowiem rządowy amerykański fundusz obronny. Przed nami kolejny karpacki wyścig kurierów. Już za nieco ponad miesiąc młodzi kolarze wyruszą na kilkudniową trasę jednego z najważniejszych w Europie wyścigów. Sportowcy walczą nie tylko o miejsca na podium, ale także cenne koszulki, wysoką pozycję w klasyfikacji generalnej, a przy okazji, co ważne, mają szansę na zaprezentowanie swoich umiejętności. Klaudia Porębska była na konferencji zapowiadającej to wydarzenie i pytała ekspertów o przebieg wyścigu.
To już 40. karpacki wyścig kurierów. No sporo tych wyścigów za nami, ale chyba cel przyświeca taki sam. Tomasz Wójcik, dyrektor karpackiego wyścigu kurierów w pamięci Wacława Felczaka. Jest to wyścig w kategorii młodzieżowej do lat 23, więc on otwiera tutaj bramy do zawodowego w pełni kolarstwa. A druga rzecz, no uświęcamy pamięć kurierów Polskiego Państwa Podziemnego i tak robimy od 75 roku. Start wyścigu 28 kwietnia. Jak będzie przebiegała trasa? Bo wiemy, że rozpocznie się w Budapeszcie. Po raz kolejny, po raz drugi udało się pozyskać Budapeszt i wspaniałą dzielnicę Czepel, bardzo bliską sercu wielu Polaków. Potem dwa etapy na Słowacji i finał wyścigu 3 maja na Rymanowskich i Iwonickich drogach. 140 zawodników, 6 dni ścigania, no i wiele, wiele górskich premii, bodajże 21. Na dzisiaj mamy 5 zgłoszonych polskich ekip, najwięcej ze wszystkich krajów, ale też są 3 ekipy holenderskie, 2 włoskie oraz też z innych kontynentów. Mamy zawodników z obu Ameryk, z Afryki oraz z Azji, także taki pewien klub 5 kontynentów nam się szykuje. Stanisław Aniołkowski, kolarz zawodowy, ten wyścig już jest za mną. Ale bardzo dobrze wspominam, wygrywałem tutaj kilkukrotnie. Ten wyścig pozwala się pokazać młodym zawodnikom, szerszemu gronu tutaj kolarskiemu, tym ekipom zawodowym i jest naprawdę przepustką do wielkiej kariery. O tak. Agata Lang, jestem członkiem zarządu Międzynarodowej Unii Kolarskiej. Kolarstwo to nie tylko emocje sportowe, ale to też sposób, żeby promować miasta, regiony, państwa. I tu właśnie widać tą współpracę pomiędzy państwami, na które nam wszystkim bardzo zależy. Jak pani ocenia właśnie w ogóle ten dystans i samą organizację? Bo to jednak chyba trochę wyzwanie dla tych młodych sportowców, jakby nie patrzeć. To jest wyzwanie dla wszystkich. No wiadomo, dla kolarzy, dla ekip i dla organizatorów, bo też jest dużo łatwiej zorganizować wyścig tylko w kraju, a tutaj, tak jak widzimy, no wyjeżdża poza granice krajów. Także też logistycznie to jest bardzo, bardzo duże wyzwanie. A odnośnie ekip, no to widziałam, że będzie bardzo dużo ekip, między innymi też ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, więc tak jest bardzo międzynarodowa lista startowa. A my będziemy trzymać kciuki za wszystkich uczestników wyścigu i to wszystko w naszym magazynie. Paweł Lekki, kłaniam się, miłego dnia. Na audycję zaprosił Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka. Polskie Radio. Jedynka.